Siemano, z tej strony Thanos, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was na odcineczku z koledzy za miedź. Jak widzicie, mamy dalej wrzesień, druga połowa września i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się prasowaniem naszej pięknej łąki i wywozem obornika, a w kolejnym odcinku zajmiemy się elegancko akcją kiszonka. Wszystko pod kiszonkę przygotowane, pryzma wyczyszczona, elegancko, ładnie, elegancko, haj. Przygotowana jest i to najważniejsze to jest to też, że zakończyliśmy w końcu nasz remont naszego pięknego domu. Pieniądze zapłacone, 40 tysięcy zapłacone za ten remoncik. Jak widzicie, domek naprawdę bardzo, bardzo fajnie wygląda. Podziękowania szczerecznie dla Riota za właśnie przygotowanie mi tutaj tego domku. Można powiedzieć, że wyremontowanie mi domu, tak jak nasz nowy dom został ukończony, można powiedzieć. Wszystko elegancko, jeszcze tutaj trzeba pomierzyć na jakimś ogródeczkiem, ale to pomału się ogarnie. Najważniejsze, że to mamy już skończone. Jakoś tego grudeczek powstanie. Możliwe, że tutaj też będzie dalej ta ścieżka wyłożona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie trzeba jakiś plan tutaj zrobić. O i naprawdę domek bardzo, bardzo fajnie wygląda. Zawsze to troszeczkę odświeżony jest. Może kiedyś z czasem pomyślimy, żeby sobie tamtą halę też odświeżyć. Właśnie, żeby sobie tutaj otynkować i pomalować. I wtedy było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Dobra, co ja sobie siadam do naszego New Hollanda, bo w New Hollandzie to jest troszeczkę zmienia. Widzicie, tutaj coś na daszku się pojawiło. Tutaj jakieś trąbki się również pojawiły. Więc wchodzimy sobie do naszego New Hollanda. Odpalamy go i nie wiem, czy ogólnie się te dźwięki nie zmieniły. Bo ten New Holland jest po aktualizacji oczywiście. Podziękowania serdeczne dla Jasiona za dodanie tutaj właśnie stroboskopów. Po pierwsze stroboskopów. Dodanie trąbek. Potem się chyba sobie te dźwięki zmienić, bo w takie same fendzie mam, chciałbym tutaj troszeczkę inne może. No i za dodanie nawigacji. Kupiliśmy sobie nawigację do New Hollanda, bo jednak New Holland troszeczkę tutaj prac polowych jakby nie było ma, a to jakąś skrabiarką te polatać zawsze na GPS-ie można było to porobić, czy polatać sobie właśnie z ciemnikiem do kukurydzy również też naprawdę było fajnie, jakbym na tym GPS-kę sobie tutaj mógł oczywiście nie muszę klastać. Za nawigację zapłaciliśmy 6 tysięcy, tyle samo ile chłopaki zapłacili, ja się tam sprawdził i 6 tysięcy chłopaki zapłacili, więc za tą całą modyfikację, za tą nawigację, za te stroboskopy, za trąbki zapłaciłem 7 tysięcy. Miejmy nadzieję, że to będzie dobra kwota za to, za tą robotę. I teraz będziemy mieć naprawdę bardzo fajny ciągnik, będziemy mogli sobie tutaj elegancko w nim działać. Fajnie było jeszcze może założyć sobie nawigację do naszego fędziora, bo jednak fęd też troszeczkę tutaj takich prac polowych naszej gospodarce robi, jakby nie było. Więc też fajnie jakby tam nawigację pojawiła, ale jak zmienimy sobie Maseja, znaczy w Maseju mamy nawigację cały czas, a na pewno jak zmienimy kolejny ciągnik, to też fajnie jakby ta nawigacja również była. Bo te siewy czy jakieś inne prace polowe naprawdę bardzo fajnie by nam tutaj to oddało. Co mam do zrobienia? Jeszcze opryski. Ale opryski może zrobimy sobie już na kolejnych odcinkach, na spokojnie. To na razie opryskiwacza jeszcze nie zmieniamy. Dopiero opryskiwacz sobie zmienimy, jak będziemy mieli już oczywiście nowy siewniczek kupiony i nowy traktor. Na razie na spokojnie, dobra, wjeżdżamy sobie na pole. Mi się zdaje, że te dźwięki zostały zmienione, bo mi się zdaje, że ten Jurat miał troszeczkę inne dźwięki, ale miałem nadzieję, że tutaj będzie wszystko elegancko. Oczywiście, słuchaj, dobra, wjeżdżamy sobie w naszą łączkę. I co, mam też plan w ogóle zmienić sobie jedną łąkę. W inne miejsce będę, czekajcie, bo niech tam się wykipuje. Kliknijmy sobie Z. A ja wam już mówię, że łąka 57, 56 i 13 raczej tam już łąki nie będzie. W tym sezonie będzie to zlikwidowane. A łąka powstanie na polu 71. Na to polu 71 w dzisiejszym odcinku wyjdziemy sobie obornik. Właśnie tam został przygotowany, już jeszcze jeden rozrzutnik zasypany. I wtedy w dalszej części odcinka sobie tutaj spracujemy. To będziemy sobie działali właśnie z akcją na tamtym polu, będziemy sobie tam rozrzucać oborniczek i tam powstanie chyba łąka, bo jak tam będę sobie później wszedł w budowę, to wiadomo w trawę tam będzie można sobie, no wiadomo złoże też by można było, ale jak będzie trawa, to oczywiście będzie tam wygodniej sobie to wszystko robić, na wiosnę też będą przestawione hale, no i też trzeba będzie kupić właśnie sobie rozsiewacz do nawozu, 32 tysiące na naszym koncie jeszcze jest. Więc za te pieniądze na pewno jakieś tutaj, jakiś rozsiewacz uda nam się kupić. Co do pieniędzy na koncie, to też tyle pieniędzy na koncie, to dlatego, że ten zapach, który miałem, co mi został, usunąłem sobie go, właśnie chciałem się go respić, bo to mam teraz wyspaną soję. To sobie postanowiłem, że sobie go sprzedam. Tam za niego zarobiłem 7-8 tysięcy bodajże. To było go chyba około 10 ton tam tego było.
No, taki pieniądz za to wkład. I jeszcze sprzedałem sobie oczywiście słomę dla koniarza, więc za to też pieniążki nam wpadły, więc pieniążki jak na razie nam się tutaj trzymają. Tutaj też mam tą opcję od Jankusa ustawione, więc tutaj muszę też przyzwyczaić teraz znowu do tej kierownicy. Może ze środka sobie troszeczkę pojeździmy. O, tutaj dużo pokosów nie ma, ale zawsze troszeczkę tych belek nada. Co z tamtej łąki, już mam to sprasowane, zebrane. A więc tam będziemy mogli sobie działać. Co z tamtej łąki dało nam, jak się nie mylę, 17 bel, więc no naprawdę jest dosyć sporo. Raczej ta łąka będzie porównywalna za tą, co będziemy mieli z tyłu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale tam też dosyć fajnie, bo to będziemy mieli blisko gospy, tę łączkę. To też nie powinno być żadnego z tym właśnie problemu. To muszę sobie tą rozpiskę na to pola porobić, bo już tak powiem wam, że na odcinkach mówię, co będę chciał, później zapominam i to tak się odwleka. Będę musiał siąść sobie, rozpiskę sobie elegancką zrobić, co gdzie sieje. Wtedy będę miał wszystko tutaj rozplanowane i zobaczymy, czy tą łąkę będziemy zmieniać. No mam taki plan, ale czy będziemy zmieniać, czy nie, to się wszystko okaże w kolejnych odcinkach. Jezus Maria, hamuluj, Wojtek. No co, jak będziemy sobie kosić krzonkę, to też tam około 300 tysięcy litrów więcej. Nie ma co typać tej krzonki w te silosy. Jak tyle będę miał, to naprawdę będzie już i tak dużo, więc później będziemy mogli sobie na przykład tą krzonkę troszeczkę jeszcze jej sprzedać. A resztę chyba sobie zostawię po prostu kukurydzę na ziarno i tyle, nie? O, więcej raczej nie będę potrzebował. No i będę chciał sobie kukurydzę, możliwe, że na tym polu obok opaków zasiać. Tam będziemy mieli teraz połączone pole, to tam akurat takie fajne pole pod kukurydzę by było, więc raczej tam już mam rozplanowane, że tam raczej tam będzie na pewno kukurydza. Też jedno pole, że będziemy mieli tylko tak, to nad resztą sobie pomyśleć, co gdzie, jak sobie tutaj właśnie posiadł. No to jakieś tam pole dobraliśmy sobie do dzierżawy, bo kto jeszcze nie widział, to pole 30 mam w dzierżawie dobrane. Mamy tam zasiany rzepak i pole 15 mamy również zakupione. Popatrzę dalej, mi tam to pole pasowało, więc sobie tam to pole dokupiłem i będziemy mieli większy już kawałeczek tam. I tak to wygląda, co znowu tutaj zapowiadają deszcz, więc tutaj ładnie przed deszczem trzeba to skończyć, troszeczkę musiałem poczekać, bo jednak na odcinku tam chłopaków widzieliście z kukurydzy, że ten deszcz tutaj padał, więc no musiałem sobie troszeczkę poczekać, żeby to przeszło. Nie zgrabiłem sobie to elegancko i teraz jest gotowe do prasowania, schował się pod wiatę i będzie spokój. Co do wiatr też, to jak mówiłem, że na wiosnę będą przeniesione i te stegi automatyczne też będę chciał sobie tam właśnie dodać, żeby troszeczkę umilić sobie tutaj rozgrywkę, ułatwić, można powiedzieć, rozgrywkę, bo tak to muszę to wszystko układać. Ja tak to po prostu bym to wrzucał, by mi się elegancko tam to wszystko układało, by to fajnie też oczywiście wyglądało i może by mniej lagowało. Chociaż tutaj na tej serii nie są jakieś czuwane lagi, więc naprawdę to jest w porządku. Co, to znaczy na czeku oglądacie również dzisiaj, więc on nie będzie jakiś długi, tam 20 parę minut, jak sobie tego odcinka zrobimy. Bo też jakąś tam pracę na dworze mam, a chcę to, żeby wam to w miarę na dobrej godzinie wydać. Jesteśmy po nagrywaniu Requesta, jesteśmy też po wczorajszym live'ie, dla którego serdecznie dziękuję, bo naprawdę to, co tam się działo, to jest niepojęte naprawdę. Drugi live, wtedy pierwszy live, jak zbieraliśmy sobie właśnie na ten projekt MST, czyli na sklep, też rozwaliliście system totalnie. Na tym live'ie naprawdę też polecieliście po grubości, więc no naprawdę jest hit. No i oczywiście top pierwszych donatorów, proszę odzywać się do Brączusia, bo są tutaj nagrody dla tych pierwszych trzech miejsc, więc naprawdę odzywajcie się, bo warto. Do Brączusia zawsze to jakiś tutaj podarunek od nas też dostaniecie za to, że nas tak wparliście na tym live, bo naprawdę to, co się tam działo, to ja pierdzielę, nie? Hit, naprawdę hit. Te miłe słowa i to wszystko to jest wspaniałe, jak piszecie, że oglądacie od dzieciństwa i tak dalej. Wiadomo, chłopacy tam troszeczkę dłużej sobie działają w internecie. No ale jakby nie było, ja też już troszeczkę sobie tutaj w internecie działam, bo z 8 lat będzie, coś takie 8-9 lat, jak z opakami już tutaj coś zaczynałem nagrywać, więc no już kupa czasu jakby nie była jest. Niektórym to stworzyliśmy, jakby nie było dzieciństwo, ja czy chłopaki. To naprawdę jest bardzo fajne, że mogliśmy, wiadomo, czasu milić, tam humor poprawić nawet. Coś wspaniałego to jest, nie? Jak tutaj ludzie ci piszą, że dziękują za dzieciństwo i tak dalej, no hit, naprawdę hicior. Coś wspaniałego, ja też pamiętam chłopaków przed tym, zanim zacząłem z nimi tam nagrywać, to też coś tam w tobie oglądałem, chociaż to nie był jakiś duży okres tego oglądania.
Ja tam dopiero, bo ja zazwyczaj to jak sobie tam oglądałem, to wiadomo tam innych, ale po prostu opaki wyskakiwali w polecanych, jakby nie było. Sobie klikami to sami sobie tam oglądałem, no i tak to się monopol zaczęło, co później Adam zaczął streamować na Hitboxie. Jakoś tam mu pomagałem w tych live'ach. Też tam coś tam w tym czasie bawiłem się, w tym 2015-16 coś tam bawiłem się w Photoshopie. A to też tam jakieś ramki chłopakom robiłem. I tak to się zaczęło, że chłopakom jakąś tam graficzkę zrobiłem, coś tam tego. I jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy gadać i potoczyło się tak dalej, że później sobie też zacząłem nagrywać, bo później jakby poznawałem chłopaków, to jakby miałem stary komputer, który mi się później popsuł. No i miałem tylko, można powiedzieć, że Xboxa, na którym sobie grałem później w GTA 5. No i później dopiero z czasem kupiłem sobie komputer. No i tak to się zaczęło, nie? Cała moja przygoda wspaniała, Jezus Maria. Tyle lat już zleciało, nie? I tyle subów to jest hit, naprawdę. Zaraz będzie 140 tysięcy, nie? 138... 800 jest chyba? Subów więcej, no to już coraz bliżej 140 tysięcy, więc naprawdę jest wpyte. Co na pewno jak tutaj jakiegoś live'ika dłuższego może odpalimy za 150 tysięcy subskrypcji. Wtedy jakiegoś live'a z nagrodami, zobaczymy jak to będzie. A teraz was oczywiście zapraszam na targi na Opolagrę do Kamienia Śląskiego, na których będziemy całą ekipą. Na pewno też jakieś konkursiki będą, będziecie mogli coś wygrać od nas. Wiadomo, zbić pionę, pogadać. Zapraszamy oczywiście serdecznie. I możliwe, że po targach też jakiś live wspólny, wtedy już całą piątką uda nam się właśnie zrobić. Bo teraz wiadomo, chłopacy byli u Bolka w trójkę, a my z Jankusem byliśmy po prostu u siebie na kamerkach. Ale też zdaje mi się, że to też fajny live, że coś takiego też można sobie zrobić. Mamy też, że mamy plan. No fajnie też by było takiego live'a zrobić, że po prostu każdy u siebie, nie? Po prostu no, każdy u siebie sobie gra, żeby to fajnie wyglądało, bo wiadomo, każdy może sobie pograć. Bo wiadomo, że jakby się udało też perspektywy przełączać czy coś, to by nie było takie głupie, jakby nie było, bo jakby przez tą stronę, którą przesyłamy sobie kamerki, na tamtej stronie można to zrobić przechwytywanie jakby gry czy monitora, to też naprawdę fajnie by oddało, jakby można było sobie coś takiego też zrobić i wtedy nie musimy też tylko farminga grać, bo jak będzie nas piątka, każdy na swoim komputerze jakby 5 osób, no bo jak wiecie, graliśmy wczoraj, no to graliśmy w 3 osoby. Nie, 4, przepraszam, 4 to, bo tam był jeden komputer, chłopaki jeszcze mieli, bo to u Bolka, to jeszcze tam jeden komputerek był. Więc 4 osoby graliśmy, a to jakby nie było, to by była 5, może jeszcze by przyszedł Matrix. No to by już była 6 osoba, więc jakieś w requesta, czy w coś innego można było sobie też, jakby nie było, poklikać, nie tylko typowo farminga, tylko w jakieś inne gierki też można było sobie pograć. I to też naprawdę mi się zdaje, że fajnie. Jakby się oddało zawsze to coś innego niż ten farming cały czas. Ale i tak naprawdę bardzo fajnie. Co? 13 minuta odcinka. Klasowania można powiedzieć, że koniec. Bo tu już więcej nie uzbieramy. Wracamy na gospę. Wracamy na gospę i zabieramy się za rozrzucanie oborniczka. Nieelegancko. Co? Dzisiaj oglądacie odcineczek właśnie z kolegą Zemiedzy. Na jutro nagranego w Requesty, na którego serdecznie zapraszam. Gdzie poniedziałek, wtorek, no wtedy by środę, możliwe, żebym sobie jakieś live'a odpalił, no zobaczymy. Będzie spontaniczny live'ik, można powiedzieć, bo jeszcze nie wiem, czy to będzie w środę, czy kiedy indziej, zobaczymy. No też chciałem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się na odbieranie wspomagania dla mnie, dziękuję bardzo. 60 wspomaganie jest już założone. Założone jest, można powiedzieć, ale jeszcze nie jest przetestowane, bo muszę dostać się do skrzyni. Rozbierałem to sobie wszystko w sobotę, myślałem, że tam wszystko jest w porządku, że po prostu padła taka jakby łapka od włączania WOM-u, ale jednak jest wyrąbane łożytko, więc trzeba to też rozebrać. Dzisiaj potem, po tym odcinku sobie nagram, że to sobie renderowanie. Idę poczepić sobie opryskiwacz, bo tam troszeczkę opryskania pszenicy, tam nie dużo, to jest mały kawałeczek, ale wiadomo, trzeba to opryskać. I później zabiorę się za odbieranie właśnie 60-tki. Już tam dosyć sporo mam zrobione. Trzeba popodstawiać, można powiedzieć, i rozjechać i już będzie elegancko. Na szczęście jest to łożytko te z przodu, więc daj Boże, żeby tylko to łożytko zmienić i będzie już wszystko w porządku, żeby nie trzeba było dalej rozbierać, bo to już będzie roboty ten umiera. Wiadomo, z turem, no to teraz nie jest zbyt tak łatwo, bo trzeba by to wszystko znowu odpinać. Przed sobie odpięciem jakoś opuści się tę turę i będzie to też dobrze, żeby tam był dostęp. Dobra. Tych fuch, gasimy stroboskopy, wszystko pogasić trzeba i wsiadamy sobie do naszego Maseika i lecimy na pole z tyłu. Wiadomo, łopór trzeba włączyć, bo jakby, że było
to inaczej. Dawno obornika sobie nie rozrzucałem. Będę musiał ogólnie napisać do kogoś, jeszcze dzisiaj może fajnie by było, żeby można było jakoś może tą kolizję zmienić czy coś w tym rozrzutniku. Bo tutaj troszeczkę lipnie mi rozrzuca, czy lipnie rozrzuca. Chodzi bardziej o to, że... Czekajcie, może na GPS byśmy sobie tutaj polatali jakoś? Czekajcie, tylko musimy ustawić... Opa. Na taką szerokość, że rozrzuca. Jezus Maria, czekajcie. Ustawimy na 270, żebyśmy mieli tutaj elegancko. No i dobra, zobaczymy. Chodzi mi o to, że w tym rozrzutniku jest opcja jakby dowożenia właśnie kiszonki. Tylko jest to trąbane pod tym względem, że ta przyczepa tak troszeczkę słabo, jakby rura na to reaguje, nie? Trzeba w dobrym miejscu jechać, żeby to się sypało. I ciekawe, czy nie da się tego ogarnąć, żeby to było, żeby to lepiej działało po prostu. Nie by nie było problemu z tym sypaniem, bo tak to są straty i wszystko, tak więc no, tak nie można. Bo to nie ma co tracić, trzeba zyskać cały czas. Więc no fajnie było, że jakby się dało to naprawić, to wtedy na odcinku moglibyśmy sobie z Jankusem tutaj powozić elegancko. Byśmy na cztery zestawy wozili sobie z chłopakami i to naprawdę też by fajnie wyglądało, bo jednak troszeczkę kawałek dowożenia mamy, troszeczkę też musimy tego przywieźć, więc fajnie jakby na cztery zestawy sobie może też jeździć. Zawsze moglibyśmy sobie tym troszeczkę innym zestawem pojeździć, bo tą z landarą dużą na razie nie chcę jeździć. Bym sobie bardziej pojeździł tym rozrzutniczkiem. Na poprzednim odcinku jeździłem sobie z tą niebieską przyczepą. Teraz mógłbym sobie pojeździć z rozrzutnikiem. Też bym mogło to fajnie. Oczywiście to wygląda. No dosyć szeroko nam to rozrzuca, nie ma co powiedzieć. Naprawdę rozrzutniczek prima sort jest. No dobra, czy będzie tutaj dobrze, jak tak pojadę, czy będzie za wąsko? Troszeczkę do lewej sobie pojedziemy i powinno być idealnie. No i tak, to mi się podoba. Chociaż tutaj ja mogę w sumie sobie szerokość rozrzutu zmieniać. Mam na 16 metrów dane. No to wychodzi, że na 16 metrów jest dane. Mogę jeszcze więcej sobie ustawić szerokości. Ale jest wystarczająco tak naprawdę, nie? Pojedziemy dookoła i pojedziemy sobie, dosypiemy znowu oborniczka i będziemy sobie tutaj działać dalej. Bardzo szybko powinno to pójść. A co, tutaj gdzie teraz będę sobie ten poprzeczniak rozrzucał. W sumie tego poprzeczniaka nie musiałem rozrzucać, bo tutaj będę chciał sobie wyprostować to. Będę chciał sobie to wyprostować, to pole, ja wam powiem. Bo tutaj będę chciał sobie pastwisko przyciągnąć. Będę musiał zobaczyć w ogóle ten mot dzisiaj, może później wieczorkiem. Jak będę miał czas, to sobie zobaczę, czy ten mot na te pastwiska działa. Wtedy można było sobie coś tutaj pomyśleć. Będę musiał tu rozplanować tą budowę, wtedy będziemy mogli sobie pastwisko też tutaj ogarnąć, żeby to miało rince i nogi. Dobra, powinno być git, nie jo. No to będzie oczywiście też, bo to troszkę do tyłu przesunięte to będzie wszystko. Ale to już zobaczycie, jak będę sobie coś tutaj już działał na tym polu na razie, na spokojnie. Zobaczymy, czy tu będzie zboże jeszcze, czy tu będzie właśnie łąka, to możecie napisać sobie w komentarzu, czy chcielibyście tutaj łąkę zobaczyć, czy na razie jeszcze mam zboże siać. Ale z czasem tu fajnie, by też łąka wyglądała blisko gospy, za gospą. Niby z jednej strony fajnie, z drugiej nie, bo tak to moglibyśmy sobie gdzieś tam pojeździć, albo chłopaków gdzieś tam polatać, a tak to tutaj, ale zawsze też mogłaby tu łąka być. Kiedyś tu była łąka, chociaż na tym 72, tylko tam na tym mniejszym kawałku była łąka, na tym większym tutaj łąki nie było. Czekajcie, musimy sobie jakoś tutaj dobrze podjechać, żeby nam się tutaj dobrze sypało oczywiście. Tak, i teraz do tyłu damy. O, tak wykręcimy i powinno być dobrze. Gasimy i przesiadamy się do naszego pędziora. Pędzior tutaj daje po garach ostro, więc czekajcie, muszę sobie, żeby który teraz działał. Dobra, tak teraz działa. Dobra, wszystko działa, to najważniejsze. Opa, opa. Sypiemy sobie elegancko i będziemy sobie wozić dalej. Powiem ładnie, zaczęło 20 minut odcinka. Lecz nie miłość, ale nie, to mi mówię, odpuszczę sobie chyba dzisiaj już ten odcinek, ale ja troszeczkę roboty mam do zrobienia. Fajnie było sobie na dzisiaj coś wrzucić, jakiś odcineczek. Zawsze będę miał z głowy, bo tak to musiałbym teraz krzonkę, a tak to chcę jakiś odcinek po prostu przerywający tą krzonkę zrobić. Zawsze to taki przeskok troszeczkę, nie? Krzonka, jakiś odcinek zwykły i teraz znowu krzonka i naprawdę będzie teraz spoczko. To ładuję sobie tą łyżką, bo troszeczkę więcej pojemności ma. Mam tam niby łyżkę krokodyla, ale tą po prostu mi jest lepiej. Jest jednak dosyć spora łyżka. Tego obornika dosyć sporo tutaj też mamy. Ta pryzmarach z obornikiem też będzie przestawiona w inne miejsce. Jak się już przestawi tamtą oborę, to będzie już raczej gdzie indziej.
ta pryzma sobie stała. To elegancko, dobra. Co, w zimowym odcinku tak teraz myślę, że ja będę miał coś do sprzedania. W sumie będę miał tutaj do sprzedania chyba pszenicę tylko. Troszkę tej pszenicy ja w tym cudosie. Więc chyba tylko to będzie do sprzedania, a tak poza tym to chyba nic. Tak to rzepak by został, ale rzepak żemy opchnięty. Więc raczej już tutaj tego nie będzie. Wiadomo, soja jeszcze do koszenia jest, bo jedno pole soi mi zostało. Więc może na jakimś live'ikum sobie tą soję dokończę, ale poza nagrywaniem, poza live'em sobie to też dokończyć mógł. Jak najbardziej. O, tej obornikowej powiem, że dawno tyle nie było. Ale no jest pyta. Tak z ciekawości wyjdę sobie zobaczyć, ile tutaj mamy. 28 tysięcy, no a tu już 20 mamy wywiezione. Kolejne tutaj sypiemy, więc no tutaj obornika było wpita, wam powiem. Ale teraz co, mamy zrobione poprzeczniaki, to już na spokojnie sobie tutaj to ogarniemy. To jeszcze gnojewica jest, więc gnojewica też można sobie porozwozić. Więc to tutaj nam nawozu naturalnego, można powiedzieć, że nie braknie. A nie ma problemu z tym, a mówię, trzeba też wykorzystać ten rozrzutnik, bo kupiony był, a można powiedzieć, że nie jest prawie że używany, bo co to tylko do obornika. A fajnie jakby tą pszczonkę też można byłoby nim powozić, więc trzeba będzie tutaj coś podziałać sobie z tym, żeby to też oddało. No na tamtym polu, na którym będziemy kwasić, no to też będzie, wam powiem, ciekawie. Bo jednak to jest dosyć długie pole. Więc no będzie wpyta na pewno, dobra, naładowane. Kolejny rozrzutniczek załadowany. Sobie jeszcze tam wyjedziemy i będziemy odcinek kończyli. Bo na dzisiaj jeszcze, nie wiem czy jeszcze bronek dzisiaj, na dzisiaj nie będzie odcinka wrzuca, więc tak żeby troszeczkę brączki może wydać, bo tam chłopaki też to nagrywają od zera. Fajnie było tak zrobić, żebyśmy mogli sobie elegancko wydać, bo tu jest jednak ta godzina 16. A tu jeszcze trzeba wyrenderować, wrzucić, więc na taką po 17 bym sobie wydał może. Zobaczymy. Miałem dzisiaj też w planach live'a zrobić, ale konferencja fejmu jest dzisiaj, więc no raczej nie ma sensu, żeby się odpalać. I stwierdziłem, że odpuścimy sobie dzisiaj live'a, chociaż odcinek sobie, że tak może live'a zrobił, to bym odcinka nie nagrywał, a tak to się nagra i będzie też elegancko. To 69 o tej godzina na Maseju. Też pytaliście, kiedy wymiana ciągnika? Szczerze nie wiem. Cały czas tak mówię, wymienić, ale jednak troszeczkę tutaj jednak bym poszedł rozbudowę gospy, chociaż tak, dosyć fajnie ta gospa zaczęła już wyglądać. Dużo komentarzy też było, żebym sobie bardziej w oborę teraz poszedł niż w nowy ciągnik. To też jakiś plan jakby nie było, bo jak ciągnik zmienić, to trzeba po prostu później też maszyny pozmieniać już. Siewniczek sobie wymienić na coś większego, żeby to też miało ręce i nogi. Żeby można było sobie te ścieżki robić większe, no i później ścieżki to trzeba też opryskiwać zmienić, bo wiadomo siewka tam będzie już kupiona taka, żeby była dobra, wiadomo tam będzie się z łopatkami ustawiać to. Tą szerokość rozrzutu i będzie nam to raczej na pewno pasowało bez problemu żadnego. No a ciągnik, tak jak mówiłem, trzeba będzie te 70 tysięcy dopłacić do niego. Ale nie wiem, czy to będzie jeszcze ta marka, czy nie. Zobaczymy, bo no co mogę powiedzieć, wybraliście Fenda. Dużo osób tam chciało, żeby Fend się pojawił kolejny. I nie wiem, czy to będzie Fend, czy to będzie co innego. Zobaczymy, wszystko się tak naprawdę z czasem okaże. Tu po prostu musiał być na dwa, bo jednak troszeczkę mało miejsca jest tutaj, w tym miejscu. Ale to nic. Prawda, że robota idzie. No i co, tym rozrzutnikiem powinniśmy to pole raczej skończyć. Będziemy mieli z głowy to już. Będziemy mieli chociaż jedno pole nawiezione, bo innych pól raczej jeszcze nie ma nawiezionych. Wszystko tam pokoszone w miarę, to jedno pole zostało. Będę po żniwach, ale jeszcze wszystkiego nawiezione nie ma, więc muszę sobie się tym też pozajmować. A to dopiero jak będzie rozpiska, to będę wiedział co, gdzie, jak, po co i na co. Aby sobie tutaj podawać. Zobaczymy jak to wyjdzie, dobra. I chyba jeszcze jeden przejazd zostanie. Albo mija. To wie. Na razie okaże tak naprawdę. Na razie żadnych przychodów tutaj nie planuję, żadnych przychodów raczej na razie nie będzie z typowo z krów. Chociaż jestem ciekawy jak z tej oborze. Tutaj w tej oborze, nie? Jak to wygląda? Czy tutaj samica, dobra, sama samica, a tu miesiące jakoś, coś w dużą miesiące, któraś ma? Tam 46, tylko te mają 46, ale jeszcze do 50 można ich tutaj podtrzymać sobie bez problemu. Zobaczcie, do 50, oho, tam dał teraz, do 50 raczej zostaną te krówki, a później sobie sprzedamy i po prostu ociele nam się kolejne, będziemy mieli młodsze krówki. Bo tak to już te krówki jakby wydajność tracą.
i nie ma sensu, trzeba wymienić troszeczkę na młodszy model, jak to się mówi, nie? Czekajcie, pokaż mi, jak to wygląda tutaj na minimapie. Teraz była soja, no i teraz widzicie, teraz widzę, co było posiane na polach, to będę mógł sobie podziać. O, tutaj widzę, że jeszcze wapno jest potrzebne, no to proszę, proszę. Tu wapno i gdzieś jeszcze, o, tutaj mam wapno, no to trochę tego wapna jest jakby do włożenia. Więc trzeba będzie to też oczywiście zrobić. Oznaczę sobie na razie, żeby zobaczyć, czy jest tutaj elegancko nawiezione i widzę, że jest wszystko tak, jak trzeba. Ale jeszcze tą resztkę obornika sobie rozrzucimy na pewno na to pole. Załączymy trochę tutaj gdzieś tam. Tak się przyjedzie, dorzuci się, żeby opróżnić też rozrzutnik, był gotowy na kiszonkę. I dobra, rozrzucone elegancko. 25 minut odcineczka, tak jak chciałem, naprawdę zarobiście wyszło. Udało się zrobić jedną i drugą robotę do końca. Więc co, ja sobie tutaj podjeżdżam. Raczej dalej nie będę rozrzucał, bo będę musiał sobie adapter odpiąć i czekać na kiszoneczkę, więc co, zapraszam. Zapraszam na kolejny odcinek z kiszonki oczywiście. Jak się oczywiście wam podobało, zostawiajcie apeczki do góry. Wpadajcie na kolejne odcineczki. Dzięki za obejrzenie się do odcinka do końca. Życzę wam miłego dnia i do następnego. Na razie, trzymajcie się. Cześć.